Dzień Dziecka w Lesznie od paru lat obchodzony jest bardzo hucznie. Stałym elementem jest coroczny festyn organizowany przez miasto Leszno. Atrakcji jest bardzo dużo, no jak widać mamy dmuchańce, mamy zjeżdżalnie, mamy konkursy różne z nagrodami, z gadżetami, mamy występy, mamy pokazy, jest tego naprawdę całkiem sporo. Każdy coś, jeśli naprawdę chce, dla siebie coś znajdzie. Trzeba przyznać, że sporo osób się pojawiło jak na dopiero taką wczesną godzinę. Sporo osób, dlatego że jest to pierwsza w mieście impreza z cyklu imprez związanych z Dniem Dziecka. My startujemy 31 maja, czyli tak naprawdę ten kalendarzowy Dzień Dziecka dopiero jutro. I ludzie są przyzwyczajeni do tego, że miasto Leszno przygotowuje te atrakcje, że można z nich skorzystać zupełnie za darmo. Wiedzą, że mogą tutaj przyjść i mogą się dobrze bawić. Także bez względu na to, jaka jest pogoda, jesteśmy praktycznie co roku pewni tego, że ta frekwencja dopisze. Jesteśmy tu po to w tym dniu, żeby służyć dzieciakom, tylko i wyłącznie, żeby był uśmiech na ich twarzach, żebyśmy widzieli my z radością, jak oni z radością rysują na przykład prace związane z Dniem Dziecka albo tańczą zumbę. To jest dla nas największa frajda przy organizacji tego typu wydarzenia. Daję, co malujecie? Dzień Dziecka. Lubi się rysować? Prezenty na Dzień Dziecka już były, czy dopiero jutro? Jutro będą. Okej. Okay. A spodziewa się czegoś? Tak. Czego? Koszulki z Vito Shop. O, proszę. A ty? Może się czegoś spodziewasz? No, nie wiem dokładnie, czy... Do mnie to bycie tutaj jest prezentem. Bo o. Zazwyczaj nie jestem na takich festiwalach. Specjalnym punktem programu był pokaz dresury psa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, który zgromadził licznych widzów. O, czy to znaczy, że tam coś jest? Tam coś jest, ciekawe co? Coś, co nas interesuje, żeby nie było... Dobry piesek, żeby nie było... No, tam faktycznie nic nie ma. Ares! Ares! No widać, że Aresowi się podoba na obchodach miejskich Dnia Dziecka. Każdego psa można nauczyć wszystkiego. Na przykład wyszukiwania zapachu narkotyków. Nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że psy są karmione narkotykami, że są na głodzie. Po prostu przez zabawę właśnie wyszukują tego zapachu. Podkładamy zapach, który nas interesuje, żeby pies znalazł i jego zabawkę, którą się bawi. Podczas tego, że szuka swojej zabawki, wdycha też zapach, który nas interesuje. Stopniowo coraz mniej zabawy przez zabawkę, a zostaje ten zapach i on kojarzy. Aha, jest to, czyli będzie zabawa. Znajdzie zapach i wtedy jest zabawa. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie podłożona zabawka, którą on znajdzie. Natomiast można nauczyć psa wyszukiwania na przykład pieniędzy. Bo służba celna wyszukuje przez pieski na przykład zapach pieniędzy. A od czego specjalistą jest ten osobnik? To jest piesek do wyszukiwania zapachu narkotyków. U nas w jednostce od 7 lat, ze mną od 7 lat. 9 lat życia, także jeszcze trochę i też będzie emerytem. Festyn włączyło się również Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa, której podopieczni zaprezentowali swoje talenty. Czy ciężko jest właśnie uprawiać kuglarstwo? No na pewno to nie przychodzi od razu, trzeba troszeczkę poćwiczyć, ale naprawdę jest fajnie. Potem można pluć ogniem, hula hop podpalić, można mieć fajne występy i plus kuglarstwo, naprawdę rewelacja. A dużo osób uczęszcza na zajęcia, to alternatywy? W tej chwili cały czas robimy nabór, także można jeszcze do nas dołączyć. Tym bardziej to jest fajne, że uruchamia prawą i lewą półkulę, czyli że nie tylko matematyka albo polski, ale polski i matematyka. W piątek Skate Plaza gościła wiele przybyłych rodzin. Jak się Państwu podoba dzisiejszy Dzień Dziecka? Jest wspaniale, widzę, że dzieciaczki są zadowolone, to najważniejsze. Pamięta Pani, jak Pani spędzała Dzień Dziecka? No na pewno nie było tak kolorowo i wesoło. Kiedyś to się cieszyliśmy ze zwykłego balonika albo batonika. No a dzisiaj dzieciaczki mają mnóstwo wszystkiego, więc na pewno mają kolorowsze i fajniejsze to dzieciństwo. Uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci. I z pewnością jest to najlepszy prezent dla nich i ich rodziców.